Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Gnyra i zapraszam na kolejne konsultacje online w formie webinaru. W dniu dzisiejszym chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat, w jaki sposób możemy obniżyć koszty ogrzewania domu. Myślę, że każdego powinien taki temat zainteresować, bo no, jakie rachunki płacimy, no to każdy widzi, nie są małe na pewno. A możemy wiele rzeczy zrobić, które pomogą nam je obniżyć, czyli spowodują, że zostanie nam w kieszeni trochę pieniędzy, a to chyba każdemu się podoba. Także zapraszam. Temat webinarium: jak obniżyć koszty ogrzewania domu? Podzieliłem na trzy części. Zarabianie przez oszczędzanie, czyli proste metody, które każdy może zastosować w codziennym życiu, mieszkaniu, domu, na które mogą przynieść spore oszczędności. Nawet sądzę, że niewielu z Państwa spodziewało się, że takie oszczędności mogą przynieść takie proste czynności, co oczywiście też Państwu pokażę na liczbach, bo procentowo no to fajnie się mówi, że coś przyniesie nam oszczędności 60, 10, 20%, ale zazwyczaj nie mamy tego w tym momencie przełożenia na konkretne pieniądze, jakie zostają w naszej kieszeni. Koszty ogrzewania domu, to też chciałem Państwu pokazać różne możliwości, w jaki sposób ogrzać dom i jak to wpływa na te koszty ogrzewania domu. No i obniżenie kosztów ogrzewania, czyli to, co możemy zrobić, żeby obniżyć te koszty ogrzewania. No przy czym tutaj chciałem Państwu pokazać pewne możliwości, bez jakby konkretów. No wynika to z tego przede wszystkim, że każdy budynek jest inny, każdy ma inną instalację grzewczą, będzie miał instalację grzewczą. Także chciałem pokazać tylko możliwości, które można zastosować, nie trzeba oczywiście, ale które mogą nam przynieść jakby te dodatkowe korzyści w postaci niższych rachunków za ogrzewanie. No chociaż jeżeli mówimy o kosztach całościowych eksploatacji budynku, to też warto by wspomnieć o kosztach wody użytkowej, czy wody jako takiej, energii elektrycznej i tak dalej, więc to jest bardziej zbudowany temat. Natomiast tutaj głównie zajmiemy się kosztami ogrzewania samego domu. Energia w domu. Proszę zobaczyć na slajd. To jest slajd numer 3. To jest oczywiście tylko szacunkowe przedstawienie, jak może wyglądać w danym budynku. Chciałem Państwu to pokazać tylko ze względu na jedną rzecz, żeby zobaczyć, jak te poszczególne elementy rozkładają się. Oczywiście w mniejszym lub bardziej w większym stopniu w poszczególnych domach. Natomiast no, praktycznie w takich typowych domach, nawet ciepłych domach, 70-80% kosztów ich eksploatacji związanych jest bezpośrednio z ogrzewaniem. I tutaj jest największy potencjał, jaki możemy uzyskać oszczędności w ciągu roku, właśnie obniżając te koszty ogrzewania. Pozostałe elementy typu prąd, no głównie prąd, czy ta woda użytkowa, są już znacznie mniejsze procentowo w ciągu roku, ale też oczywiście można tutaj przeprowadzić pewne zabiegi, które pozwolą jeszcze zmniejszyć udział tych poszczególnych składników w kosztach eksploatacji budynku. No tutaj tak fajnie nazwałem jakby ten temat zarabianie przez oszczędzanie, czy łatwe zarabianie pieniędzy, ponieważ no, są to właściwie najczęściej łatwe czynności, które nic nas nie kosztują pod względem właśnie kosztów inwestycji czy zaangażowania. No wymagają tylko pewnej takiej systematyczności, czyli żeby uświadomić sobie, że robiąc coś możemy mieć z tego korzyść. Oczywiście są też inne zabiegi, które już można powiedzieć będą wymagały pewnych nakładów finansowych, ale też mogą przynieść spore oszczędności i też tutaj na następnym slajdzie Państwu pokażę. Więc idąc od początku. Przede wszystkim tak, ogrzewany budynek, czyli mamy jakąś temperaturę oczywiście w ogrzewanych pomieszczeniach, taką, którą lubimy najczęściej. No, podstawową tutaj sprawą, czy potencjałem oszczędności jest to, żebyśmy utrzymywali jak najniższą temperaturę właśnie w ogrzewanych pomieszczeniach. Chociaż czasem może to być trudne, bo niektóre osoby lubią na przykład trochę zimniej, czyli 18-19 stopni jako normalną temperaturę. Niektóre lubią nawet 25 stopni, więc to jest różnie. Aczkolwiek warto mieć świadomość, że obniżając tylko o 1 stopień Celsjusza temperaturę w pomieszczeniach, możemy zaoszczędzić około 6% paliwa w ciągu roku. Gdy będą to 2 stopnie Celsjusza, gdy obniżymy już to o 2 stopnie Celsjusza, no to relatywnie jakby nam ta wartość się podwaja i wynosi już ponad 10%. I jeżeli ktoś na przykład za ogrzewanie płaci na przykład 6-7 tysięcy w ciągu roku, to te powiedzmy 6% czy 10%
no to już jest praktycznie 600 zł i to jest tylko jeden element, który możemy zastosować, a już przynosi nam praktycznie 600 zł w ciągu roku, prawda? Oszczędności, więc warto też mieć to na uwadze. Programowanie czasowe ogrzewania. Tutaj chodzi o utrzymywanie temperatury normalnej, czyli na przykład 20 stopni Celsjusza, czy też obniżonej w określonych godzinach w ciągu doby. Automatyka na kotłach, pompach ciepła, czy nawet te termostaty pomieszczenia, programowalne tak zwane, mają taką możliwość, żebyśmy ustawili sobie, w jakich godzinach w danym dniu tygodnia ma być utrzymywana temperatura normalna, a w jakich może być obniżona. Obniżamy ją oczywiście wtedy, kiedy na przykład nikogo nie ma w domu, więc wtedy po prostu nie ma potrzeby grzać takiej do temperatury normalnej. Możemy ją obniżyć około 3 stopnie Celsjusza i to już będzie źródłem naszych oszczędności. Oczywiście tak ustawiamy automatykę, żeby przed przyjściem mieszkańców ta temperatura, kocioł, urządzenie grzewcze ogrzewało nam dom do tej normalnej, wymaganej temperatury, także praktycznie wchodzimy do ciepłego domu. Można to zrobić wcześniej, ustawić, na przykład pół godziny wcześniej, żeby kocioł grzał z temperaturą normalną. Wtedy już właściwie wracamy do ciepłego domu i wszystko jest ok i mamy pełen komfort cieplny. Rolety, żaluzje, zasłony. Oczywiście, jeżeli są, warto je zasłaniać. Oczywiście mam to na myśli na przykład noc. Jeszcze może tak, bo zapomniałem powiedzieć jedną rzecz, jeżeli chodzi o programowanie czasowe. Tak samo temperaturę obniżoną ustawiamy na przykład w godzinach nocnych, kiedy wszyscy śpimy. Wtedy lepiej jakby jest dla organizmu człowieka, jeżeli ta temperatura w powietrzu jest niższa niż gdy miałoby być ciepło czy bardzo ciepło. Prawda? Więc de facto te temperatury obniżone ustawiamy wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu, bądź też czy również w godzinach nocnych, kiedy wszyscy śpimy. Rolety, żaluzje, zasłony. Jeśli są, no to fajnie, możemy z nich oczywiście korzystać w ten sposób, że jak nie świeci słońce, czy w okresach wieczornych, nocnych, zasłaniamy po prostu okna. To też stanowi pewną barierę dla utraty ciepła. No nie jest jakaś rewelacyjna wartość, którą możemy zaoszczędzić dzięki temu, bo to jest tylko 4-5%, ale tak jak wspominałem, ziarnko do ziarnka i na koniec nam może zostać całkiem sporo pieniędzy w kieszeni. Skryte grzejniki i głowice termostatyczne. No to przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zasłaniać grzejników meblami, jakimiś szafkami czy fotelami. Nie zasłaniać też ich zasłonami oczywiście, czyli to jakby nam odpada ten poprzedni element, że jeżeli mamy grzejnik pod oknem, no to raczej już go nie powinniśmy zasłaniać zasłoną, dlatego że to ciepło będzie intensywniej tracone przez to okno, a mniej tego ciepła nam przedostanie się do pomieszczenia de facto, na czym nam szczególnie zależy w tym momencie. Natomiast jako takie zasłanianie grzejników, no to dla danego grzejnika, dla danego pomieszczenia, no to możemy liczyć się ze stratami nawet 20%, jeżeli będziemy to robić. Jeżeli będą odsłonięte, no to oczywiście to są dodatkowe oszczędności. Są też takie elementy jak tak zwane ekrany zagrzejnikowe. No nie wiem, też chyba można spotkać jako przygrzejnikowe. Są to takie maty, które się montuje na ścianie, przykleja na ścianie za grzejnikiem. One mają za zadanie odbijać to promieniowanie ciepła od grzejnika i przekazywać do pomieszczenia, czyli w tym momencie mniej tego ciepła tracimy bezpośrednio za grzejnikiem. Bo de facto nie chcemy grzać ściany, tylko pomieszczenie, w którym ten grzejnik się znajduje. No szczególnie to jest istotne, jeżeli grzejniki są montowane we wnęce jakieś, gdzie ta grubość ściany docelowa muru jest stosunkowo mniejsza niż pozostałej powierzchni ściany, już poza grzejnikiem, poza tą wnęką, prawda? Więc to też jest istotne. Dzięki takim ekranom no, możemy zaoszczędzić około 4% w ciągu roku na kosztach ogrzewania. Regularny serwis kotła i instalacji. No to przede wszystkim chodzi o to, żeby co roku taki serwis wykonywać. Głównie dotyczy kotła oczywiście. Kotła gazowego, olejowego, na paliwo stałe właściwie każdego, nawet pompy ciepła. No chociaż w przypadku pompy ciepła to jest dużo prostsza sprawa, bo tam raczej niczego nie czyścimy. Bardziej to polega na sprawdzeniu, jak pracowało urządzenie, czy ewentualnie dostosowanie pracy tego urządzenia do jakichś zmieniających się warunków. Na przykład, gdy mamy już kolejny rok eksploatacji, gdzie przez dwa pierwsze budynek wysycha, więc potrzebuje więcej ciepła. Natomiast na następne lata, no to już też trzeba by zmienić te parametry pompy ciepła, dostosować do mniejszego zapotrzebowania budynku na ciepło. Natomiast sam serwis kotła polega głównie na tym, żeby go wyczyścić. Tutaj na obrazku możecie Państwo zobaczyć, to jest widok komory spalania, czyli tam tego miejsca, w którym spalany gaz przekazuje ciepło do wody zasilającej ogrzewanie budynku. I tutaj widać osady. To jest kocioł regularnie serwisowany każdego roku, czyli to są osady po roku eksploatacji, nie ma ich za wiele. Natomiast no, gdybyśmy to tak zostawili na następny rok, kolejne 2 lata, no, to wtedy tych osad byłoby już sporo i na pewno to przekazywanie ciepła byłoby utrudnione.
znacznie utrudnione, co też generowałoby dodatkowe straty, straty ciepła. Tak samo w prostych urządzeniach wykonuje się też analizę spalin oczywiście i odpowiednio wyregulowuje kocioł. Oczywiście są też kotły z układem jakby automatycznie kontrolującym jakoś spalanie, gdzie powiedzmy już ta analiza jest tylko elementem kontrolnym, natomiast nie ma tam żadnego elementu, gdzie trzeba coś regulować, ustawiać, przestawiać. Serwis kotła dotyczy będzie też wymienników, które są zabudowane w kotle, które służą do ogrzewania wody użytkowej. Czyli na przykład kotła dwufunkcyjne, prawda, gdzie nie ma żadnego zbiornika. Woda z wodociągu przepływa przez wymiennik płytowy, ogrzewa się i trafia oczywiście do kranu. Czy też kotły za zabudowanymi zasobnikami, tak zwanymi warstwowymi, gdzie to są zbiorniki, których woda ogrzewana jest przez wymiennik płytowy, też zabudowany w kotle. I ten wymiennik, no, na pewno też będzie wymagał sprawdzenia w jakimś stopniu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby sprawdzić, czy nie został zakamieniony. Czyli czy twarda woda nie spowodowała jakieś tam wytrącenia się osadów, które też utrudniają ten przepływ ciepła, przekazywania ciepła wody grzewczej do wody użytkowej. Bo to przede wszystkim spowoduje, że będziemy mieli niższą temperaturę wody w kranie. Im ten osad jest większy, tym jakby skuteczna praca tego wymiennika jest mniejsza. Czyli też nas kosztuje troszeczkę, bo też tracimy na tym sporo energii i myślę, że tak całościowo ujmując, serwis kotła nam zapewnia, że gdybyśmy tego nie serwisowali, to możemy się liczyć z stratami w ciągu roku na poziomie około 5% właśnie tej energii cieplnej, którą musimy wytworzyć. Równie ważny aspekt to jest wietrzenie pomieszczeń. Warto to robić krótko, ale intensywnie, na przykład przez 5 minut, gdzie przedtem zakręcamy głowice termostatyczne, otwieramy okno, najlepiej na przestrzał, tak żeby mieć efekt powiedzmy przeciągu. Po 5 minutach zamykamy, odkręcamy grzejniki i mamy wymienione powietrze w pomieszczeniach. Natomiast nie wychładzamy w ten sposób ścian, które wcześniej się ogrzały w tym pomieszczeniu. Czyli de facto, żeby znowu odbudować tą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu, już ten grzejnik dostarczy znacznie mniej ciepła, niż gdyby musiał ogrzewać to powietrze i dodatkowo jeszcze przekazywać ciepło do ścian. Szczelne okna i drzwi. No tutaj chodzi o to, żeby wyeliminować przed sezonem grzewczym jakieś wszelkie nieszczelności, jakieś szpary, uszkodzone uszczelki, które mogą nam powiedzmy powodować, że to zimne powietrze nam w niekontrolowany sposób napływa do pomieszczenia, czyli wychładza je, czy w tym momencie dany grzejnik musi dostarczyć więcej ciepła, czyli tracimy tą energię. Więc na pewno warto to sprawdzać przed każdym sezonem grzewczym. Temperatura ciepłej wody użytkowej. Oczywiście tutaj jest zasada taka, że im niższa temperatura, tym mniej ciepła trzeba dostarczyć w ciągu roku, żeby ją ogrzać do tej wymaganej temperatury. Może się to wiązać na przykład z tym, że warto częściej korzystać z natrysku niż z wanny, bo po pierwsze natrysk zużywa znacznie mniej wody, 3-4 razy mniej zużyjemy wody kąpiąc się pod natryskiem, niż gdybyśmy kąpali się w wannie. No i też pod natryskiem, do mycia pod natryskiem potrzebujemy wody o niższej temperaturze, więc też jakby ta energia cieplna zostaje nam w zbiorniku, czy kocioł ma, nie musi jej ogrzewać po prostu, czyli też oszczędzamy w ten sposób. Cyrkulacja wody użytkowej, bo to jest taka dodatkowa rurka z ciepłą wodą, którą się prowadzi do nadalej położonych punktów poboru ciepłej wody w budynku, czyli kranów. I chodzi o to, że co pewien czas pompa cyrkulacyjna wymienia wodę w tych rurach, tak żeby po odkręceniu kranu leciała prawie od razu ciepła woda. Żeby nie trzeba było czekać po prostu na tą ciepłą wodę, zanim poleci z kranu, gdy ona się wychłodzi w rurach, prawda? Normalnie, gdy stoi, nie ma cyrkulacji, to ona sobie tam stoi, wychładza się i potem odkręcając kran, musimy poczekać nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, zanim ta ciepła woda poleci. Ta pompa cyrkulacyjna, oczywiście jest cyrkulacja jako taka, jest źródłem strat dodatkowych energii w budynku. Natomiast no, na pewno podnosi komfort mieszkania, używania wody użytkowej. Natomiast no, w tym momencie możemy jakby to trochę zmniejszyć te straty ciepła. W ten sposób, że programujemy pracę pompy cyrkulacyjnej za pomocą na przykład osobnego regulatorka, bądź też na samej pompie jest też element, który pozwala nam programować tę pracę tej pompy, czyli ustawiamy w jakich godzinach, kiedy ta pompa ma pracować, a kiedy nie musi. Czyli jak nikogo nie ma w domu w nocy, oczywiście nie musi pracować, może być wyłączona, więc wtedy też oszczędzamy energię cieplną, no i też oczywiście elektryczną. To się ze sobą wiąże w tym momencie. Twarda woda. Twarda woda. Chodzi tutaj o wodę, oczywiście wodociągową przede wszystkim. Różne rejony kraju, różna jest jej ta twardość. Najczęściej jest ona średnio twarda lub bardzo twarda.
A polega to na tym, że woda zawiera pewne związki wapnia i magnezu, które powodują odkładanie się kamienia. To można zobaczyć na przykład na czajniku elektrycznym, gdzie po pewnym czasie zarasta takim kamieniem, osadem, trzeba go czyścić. Można też zobaczyć na umywalkach, sanitariatach jako takich, czy na kabinie prysznicowej. Te wszystkie osady świadczą nam o tym, że mamy twardą wodę. Oczywiście twarda woda też nam, jak wspominałem wcześniej, zakamienia ten wymiennik płytowy w kotle. No i może być tak, że co roku będzie wymagał on też serwisowania jako takiego, czyli czyszczenia chemicznego, ponieważ są to wymienniki nierozbieralne, więc możemy je wyczyścić, czyli pozbyć się problemu tylko w sposób chemiczny. No i oczywiście to są dodatkowe pieniądze, które musimy wyłożyć każdego roku na czyszczenie właśnie tego wymiennika. Oczywiście można sobie z tym poradzić w jeden sposób, taki najbardziej skuteczny chyba, to też Państwu pokażę za chwilę. No i to, co bym polecał każdemu właściwie posiadaczowi domu, nawet mieszkania, żeby kontrolować te rachunki, bo w ten sposób widzimy, za co płacimy, ile płacimy w ujęciu miesięcznym, czy jakimś dwóch, trzymiesięcznym, czy nawet w całym roku. I wtedy też mamy jakby jaśniejszą sytuację i możemy określić potencjał, jaki mamy oszczędności, stosując poszczególne rozwiązania. Ale jak również możemy sprawdzić, czy dane rozwiązanie nam w perspektywie jakiegoś dłuższego okresu czasu przyniosło konkretny efekt, czy opłaca nam się robić to, a może lepiej z tego zrezygnować, bo za dużo zachodu. Także to też no, warto jakby kontrolować, mieć tą świadomość, ile płacimy i za co. No też taka kontrola rachunków może nam posłużyć do tego, żeby sprawdzić w pewnym momencie, tu mam na myśli oczywiście energię elektryczną, żeby sprawdzić, czy nie można jej kupować taniej gdzieś u kogoś innego niż dotychczasowy sprzedawca, bo każdy ma możliwość wyboru sprzedawcy prądu, czyli może w roku dwa razy bez problemu zmienić tego sprzedawcę. Tutaj chciałem Państwu pokazać, jak te procenty przekładają się na liczby, na konkretne złotówki. Wybrałem tylko kilka tych elementów. Jak obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1 stopień Celsjusza, widzimy, że w mieszkaniu 70 metrów kwadratowych, bądź też w domu 160 metrów kwadratowych takiej powierzchni całkowitej do ogrzania, te kwoty wyglądają troszeczkę różnie, bo dla mieszkania to jest 138 zł, szacunkowy powiedzmy potencjał oszczędności, a dla domu jednorodzinnego to już jest ponad 300 zł. Programowanie czasowe ogrzewania, czyli ta temperatura nocna, normalna, obniżona, czyli tak zwana dzienna, nocna, gdzie potencjałem jest już 10%, no to już te kwoty są oczywiście relatywnie większe. Ekrany z zagrzejnikami, oto też nie są to małe pieniądze, które każdego roku możemy oszczędzać. Rolety, żaluzje również mogą mieć ten istotny wkład. No i jak tak sobie podsumujemy te wybrane tylko elementy, które mogą nam obniżyć te koszty ogrzewania, no to widzimy, że dla mieszkania to jest ponad 500 zł, a dla domu jednorodzinnego ponad 1000 zł. A 1000 zł, no to już jest konkretna kwota, którą chyba lepiej przeznaczyć coś innego niż na to, żeby więcej płacić za ogrzewanie. Także tak to mniej więcej wygląda. To, o czym wspominałem wcześniej, zmiękczacz, twardość wody przede wszystkim. Twardość wody możemy sobie z nią poradzić jakby całościowo, stosując zmiękczacz wody. I tu mam na myśli wodę, którą jakby napełniamy instalację centralnego ogrzewania budynku. Wtedy ona jest miękka, nie ma tam żadnych też odkładania się osadów. Ale i wodę użytkową, którą korzystamy codziennie do mycia, kąpieli, picia, bo w tym momencie taki zmiękczacz montuje się na przyłączu wodociągowym do budynku i on uzdatnia wodę całą, która jest kierowana potem do całego budynku. Czyli do pralek, zmywarek, czajnika, do gotowania mamy wtedy wodę miękką, czyli lepszej jakości. Nie ma już tych problemów osadów. Dodatkowa korzyść, no to oczywiście są dłuższa żywotność takich sprzętu AGD, jak pralki, zmywarki, czajnika. Czy w tym momencie odpada nam też problem serwisowania tego wymiennika płytowego, czyszczenia go, prawda, który znajduje się w kotle. Czyli też może to być nawet 100-150 zł więcej w kieszeni, które nam zostaje co roku. Mniejsze również wydatki poniesiemy na środki piorące, czyszczące, myjące. Nawet szacuje się, że to są w rzędu 60% oszczędności na tych środkach w ciągu roku całego. No i też oczywiście obniżymy za energię elektryczną, czy też jako cieplną, przynajmniej o 10%. No wynika to głównie z tego, że nie musimy wtedy powiedzmy mamy tą czystą wodę pod względem właśnie twardości, czyli związku tych wapnia i magnezu. Nie mamy żadnych osadów w wymiennikach i mamy powiedzmy no 100% skuteczność przekazywania ciepła, prawda? Gdyby były osady, no to wtedy oczywiście tracimy tego coś ciepła na zwiększenie tej mocy, wydajności, którą musimy wtedy doprowadzić do urządzenia, żeby mieć ten konkretny efekt, na przykład ciepłą wodę w kranie.
Także na pewno jest to fajne urządzenie i może przynieść wiele korzyści. Poza takimi typowo procentowymi i finansowymi, które wspominałem, to też na pewno są takie bardziej komfortowe rzeczy. Należałoby to mieć na uwadze, dlatego że wtedy nie mamy problemu z tymi osadami, czyli musimy się mniej bawić przy sprzątaniu takiej łazienki na przykład, prawda? Mamy zdrowszą, gładszą skórę, włosy, ubrania są przyjemniejsze w dotyku. No i oczywiście chronimy środowisko naturalne, ponieważ zużywamy mniej detergentów, co też ma istotny wpływ dla naszego otoczenia najbliższego, bądź też w skali globalnej, prawda? No i tutaj szacunkowy czas jakby zwrotu tych dodatkowych kosztów, które musimy ponieść na zastosowanie takiego zmiękczacza wody, no to jest około 2-4 lata. Także myślę, że te osoby, które mają problem z twardą wodą, powinny się po prostu tym zainteresować, bo może to przynieść wiele korzyści. Koszty ogrzewania domu. No to jest oczywiście taka symulacja wykonana dla przykładowego budynku, dom jednorodzinny, zapotrzebowanie na ciepło 120 kWh na metr kwadrat w ciągu roku. No to jest takie powiedzmy średnie. Średnio, no właściwie też dla nowego domu można przyjąć taki współczynnik, bo dla nowych domów on wynosi między 80 a 120 kWh na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej w ciągu roku. Oczywiście są budynki energooszczędne, gdzie tam mówimy już wtedy o około 50 kWh, ale to jest też inna już historia. Także to możemy przyjąć, że to jest dla takiego typowego domu 160 metrów kwadratowych, jak się najczęściej teraz buduje. Oczywiście starsze, bez ocieplenia, no to będzie to relatywnie większe, nawet 180, 200, czy nawet ponad 200 kWh na metr kwadrat. No i rodzina czteroosobowa, czyli cztery osoby, które na stałe mieszkają. Też tutaj te kwoty, koszty ogrzewania ujmują jakby ciepłą wodę użytkową. Te słupki ze słoneczkiem to jest instalacja danego urządzenia grzewczego, dodatkowo wyposażona w kolektory słoneczne do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej. No i możemy zobaczyć, jak to wygląda dla gazu ziemnego. W przypadku starego kotła, no, który już jest trochę wysłużony, ma ile 15-20 lat, już należałoby go powoli zacząć myśleć o wymianie. Czasem ta wymiana może być już konieczna, ponieważ się uszkodził czy coś takiego. On na pewno generuje większe straty ciepła niż powiedzmy współczesne kotły, zwłaszcza kondensacyjne. I dla takiego domu tu byśmy oszacowali ten koszty ogrzewania budynku i wody użytkowej na poziomie 7 300 zł brutto w ciągu roku. Jest to całkowita kwota za gaz, jaką trzeba zapłacić, czyli cena samego paliwa, opłat stałych, zmiennych, dystrybucyjnych itd., itd. Natomiast są to rzeczywiste ceny gazu aktualne na dzień dzisiejszy dla grupy PGNiG. Gdybyśmy zamienili ten kocioł stary na zwykły kocioł, taki powiedzmy obecny, niekondensacyjny, czyli tradycyjny, no to widzimy, że te różnice w kosztach ogrzewania wynosiły ponad 1000 zł w ciągu roku. Przepraszam. Jeżeli zdecydujemy się na kocioł kondensacyjny, to już możemy się spodziewać nawet oszczędności rzędu 2000 zł, czy ponad 2000 zł. Gdybyśmy dodatkowo zastosowali kolektory słoneczne, no to mamy 4,5 tysiąca, a 7300, no to też widać, że ta kwota, która nam zostaje w kieszeni, jest relatywnie duża każdego roku. Gaz płynny, olej opałowy. Na dzień dzisiejszy są to dosyć wysokie koszty ogrzewania. Kocioł kondensacyjny, a tradycyjny też można zobaczyć, jaka jest różnica. Dodatkowo tu jest jeszcze oczywiście z kolektorami słonecznymi. Olej opałowy również, kolektory słoneczne, kocioł kondensacyjny bądź też kocioł tradycyjny 7800 a 10400, czyli 8, 9, 10, ponad 2000 możemy zaoszczędzić dzięki stosowaniu kotła kondensacyjnego z kolektorami. Także też to też może być taka kwota, która jest po prostu fajna. Węgiel. Tutaj chciałem Państwu przedstawić jakby dwie tylko grupy urządzeń, mianowicie kocioł z ekogroszkiem na ekogroszek. Granulat węglowy, jak to nazywamy, tak nazywamy. Przyjąłem tutaj sprawność 75%. No tutaj należałoby mieć na uwadze, że te kotły, one mają sprawność taką nominalną, czyli optymalną na poziomie 80-85%. Natomiast ta sprawność zazwyczaj znacznie spada w momencie, gdy kocioł pracuje z mniejszym obciążeniem, czyli mniej dostarcza ciepło do budynku. A takie sytuacje mają miejsce na przykład w okresach przejściowych, czy nawet w zimie, bo często te kotły są przewymiarowane. Ja pamiętam taką rozmowę z moim znajomym, który budował dom, właściwie już wybudował, też około 160 metrów kwadratowych takiej powierzchni do ogrzania i firma instalacyjna zaproponowała mu kocioł o mocy 35 kW.
Ten budynek jego będzie potrzebował około 10 kW maksymalnie przy temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Kocioł ma moc 35 kW, czyli widzimy, że on faktycznie nigdy nawet nie będzie pracował z tym obciążeniem 50%, tylko znacznie niższym. I wtedy sprawność tego kotła też należałoby szacować na poziomie około 40%, nie więcej. Kocioł miałowy. Tutaj mamy też sprawność 60%, wynikającą głównie z tego, że one też również pracują z mniejszą sprawnością przy tych obciążeniach częściowych, czyli przy mniejszym zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Dodatkowo z bojlerem elektrycznym, czyli zbiornikiem wyposażonym w grzałkę elektryczną, który ogrzewa wodę przez 5 miesięcy w roku, czyli od maja do września, albo od kwietnia, już nie pamiętam. No, także przez cały ten okres letni po prostu, gdy nie chcemy używać kotła. I wtedy ogrzewamy wodę grzałką elektryczną. Natomiast jak to zobaczymy na tym ostatnim wykresie, no, ogrzewanie elektryczne, takie zwykłe, no to jest dosyć drogie ogrzewanie i to też się przekłada na to, że te wyniki końcowe są praktycznie przekraczają te koszty ogrzewania przy jednym i drugim kotle węglowym 4000 zł, prawda? Też stosujemy oczywiście kolektory słoneczne przy kotłach węglowych, po to na przykład, żeby w minimalnym stopniu używać tą grzałkę elektryczną w okresie letnim, albo no bo te kolektory w lecie nam zapewniają pokrycie tego ciepła potrzebnego do ogrzewania wody na poziomie 80-85%, jakby w tym ujęciu, prawda, 5 miesięcy. Mamy do dyspozycji również kotły na drewno. Kotły na drewno, bo tu jest akurat ujęty taki zwykły kocioł na drewno, znaczy spalające drewno takie zwykłe, w kawałkach, prawda? Akurat to jest kocioł o wyższej sprawności, dlatego że tutaj jest ujęty jako kocioł zgazowujący drewno. Czyli zamieniający drewno na gaz drzewny, który jest potem spalany. Tradycyjne kotły działają trochę w inny sposób, też mogą mieć niższą sprawność w tym momencie. Natomiast no, kocioł na pelet to jest też fajne urządzenie, stosunkowo tanie ogrzewanie. Pelet jest podawany automatycznie do kotła, też kocioł może automatycznie się uruchamiać, zapalać, więc też jest jakby na pewno jest to przyjazne dla środowiska ogrzewanie, dla kieszeni również. Więc na pewno może to być alternatywą dla tych droższych źródeł ciepła, jak gaz płynny czy olej opałowy. No i pompa ciepła. Tutaj są tylko jakby ujęte dwie pompy ciepła, czyli pobierająca ciepło z gruntu bądź też z powietrza. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to też no, należałoby indywidualnie podejść do każdego budynku, bo te koszty mogą być różne. Można zrobić instalację bardziej prostą, bardziej oszczędną pod względem kosztów inwestycji, ale z założeniem, że będziemy trochę więcej płacić za ogrzewanie, albo zrobić dobrze i te koszty, no, w tym wypadku tu mieliśmy przy pompie gruntowej 2900 zł brutto rok, kosztuje energii elektrycznej. Gdybyśmy zrobili taką już porządną, fajną instalację, to byśmy mogli się spodziewać nawet 1500 zł brutto na rok. Pompa powietrzna, no to już jest troszeczkę inna historia, bo tutaj efektywność, ekonomiczność pracy takiej pompy zależy od temperatur zewnętrznych. No i też taka pompa musi być w pewnych okresach tych niższych temperatur zewnętrznych, poniżej minus 5, minus 10 stopni Celsjusza, uzupełniana dodatkowym źródłem ciepła. Do tego można wykorzystać ją na drewno, gazowe, olejowe, jakikolwiek inny, bądź też grzałkę elektryczną. Ale w tym momencie też uwzględniamy to, że te drugie źródło ciepła, powiedzmy konwencjonalne, też musi pracować i też będzie nas coś kosztować. Grzejniki elektryczne akumulacyjne, czy też ogrzewanie podłogowe akumulacyjne, czyli prąd, bezpośrednio zużywamy prąd, no to też są dosyć wysokie koszty. No i jeden z takich wyższych na dzień dzisiejszy. No i decydując się na pewne rozwiązanie, no taką analizę łatwo można jakby przeprowadzić dla danego budynku. I można mieć tutaj jakby fajne porównanie, z jakie mamy możliwości. Możliwości mamy właściwie nieograniczone. Kwestia jest tego, ile chcemy wydać na taką instalację ogrzewania i ile chcemy potem płacić każdego roku. Podchodząc do tematu jako budynek, tak, inwestycja, na to warto inwestować te tańsze źródła energii, które nie będą powodowały, że ten budynek będzie każdego roku wyciągał z naszej kieszeni pieniądze. Obniżenie kosztów ogrzewania, czyli te zabiegi, które można zrobić, przeprowadzić, czy też przykłady, które chciałem Państwu pokazać, to przede wszystkim, no tu akurat pokazane jest dla kotła gazowego, ogrzewanie mieszkania, dosyć nowe budownictwo, 70 metrów kwadratowych, czterech mieszkańców, kotły dwufunkcyjne, czyli te przepływowe, bez żadnego zbiornika, ogrzewające wodę w momencie odkręcenia kranu, tą wodę użytkową. No i mamy tak, w pierwszym przypadku rozważamy zastosowanie kotła tradycyjnego bądź też kondensacyjnego w drugim przypadku.
Widzimy przykład gazowym zwykłym, możemy się spodziewać zużycia gazu na poziomie około 1000 metrów sześciennych na rok. Przy kotle kondensacyjnym to jest już poniżej 1000, gdzieś około 800 metrów sześciennych na rok. Przekładając to na koszty, na cenę tego gazu, no to zapłacimy w pierwszym przypadku ponad 2300 zł brutto na rok. Natomiast tutaj przy kotle kondensacyjnym ten koszt nie powinien przekroczyć 2000 zł brutto na rok. Oszczędności to oczywiście oszczędzamy na gazie, które przekładają się potem na konkretne złotówki i w tym przypadku akurat to jest 425 zł brutto w ciągu roku możemy zaoszczędzić. Różnica w cenie dzisiaj takiego między takim kotłem kondensacyjnym a niekondensacyjnym tradycyjnym jest stosunkowo niewielka. Może wynieść 2500 zł około. Natomiast no, na pewno nie oszczędzimy na montażu, bo te elementy właściwie nie są takie same w jednym i drugim przypadku. Też trzeba wkład spalinowy zastosować. Kotły zwykłe, te tradycyjne, też często montowane są zamkniętą komorą spalania, tak jak kondensacyjne, więc to wszystko to są te same elementy. No i tutaj szacunkowy okres zwrotu takich dodatkowych tych kosztów inwestycyjnych to jest około 4,5 roku, przy założeniu, że każdego roku gaz drożeje nam o 6%. No praktycznie każdego roku drożeje, no poza takim wyjątkowym, którym był właśnie 2013 rok, gdzie na początku obniżono cenę gazu o 10%, no to wynika z tego, że po prostu kupujemy go taniej niż wcześniej. No ale na pewno każdego roku należy się spodziewać, że te ceny będą rosły. Mogą też rosnąć więcej niż te 6%, ale to jest taka powiedzmy średnia, jaką się spodziewamy wzrostu cen gazu. No i tutaj każdy oczywiście może odpowiedzieć sobie na pytanie, czy się opłaca. No inna byłaby trochę sytuacja, gdybyśmy mieli jakiś stary kocioł gazowy i zastanawiali się nad jego wymianą na kondensacyjny. Tutaj te oszczędności w porównaniu z tym starym kotłem, prawda, byłyby znacznie większe niż w tym przypadku, gdy porównujemy nowe urządzenie takie. Pompa ciepła. No przede wszystkim tak, no pompa ciepła to jest jedna z możliwości na tanie ogrzewanie domu. Nie można powiedzieć, że to jest idealne źródło ciepła, najlepsze z możliwych, czy najtańsze nawet, bo to wszystko zależy od tego, jaką pompę ciepła bierzemy pod uwagę, z czym ją porównujemy, czyli z jakim konwencjonalnym źródłem ciepła. No i też no, na pewno będziemy brać pod uwagę budowę samego domu, bo wtedy z pompą ciepła może być prostsza niż na przykład z kotłem węglowym, gdzie musimy mieć typową kotłownię, musimy mieć też magazyn, w którym będziemy składować ten opał. Czyli też musimy jakby dobudówkę zrobić, czy zrezygnować z części pomieszczeń w budynku użytkowych na rzecz powiedzmy kotłowni i tak dalej, to też przekłada się na oczywiście koszty. Tak samo musimy wybudować komin przy pompie, nie musimy. To też są elementy, które trzeba brać w tym momencie pod uwagę. Natomiast no, takim najistotniejszym będą oczywiście koszty ogrzewania. No i też koszty inwestycji oczywiście, prawda? Bo to jest nieodłączne, nie łączy się z tym wiąże. Tu mamy porównanie dla gazu płynnego i oleju opałowego, gdzie dla tego naszego domu 160 metrów kwadratowych te koszty ogrzewania tymi paliwami przekraczają praktycznie 10 tysięcy złotych na rok. Gdybyśmy mieli pompę ciepła, gruntową, tu byśmy się mogli spodziewać właśnie, że te koszty ogrzewania nam się zmniejszą znacznie o ponad 70%. Na przypadku pompy powietrznej trochę mniej, ale to też jest obniżenie kosztów o ponad 50%, czyli połowę taniej możemy w tym momencie płacić za ogrzewanie. No, pompa ciepła ma dodatkowo tą zaletę, że może też nam służyć do chłodzenia budynku w lecie, czyli też jakby załatwia nam sprawę klimatyzacji. Gdybyśmy taką chcieli jakby osobno zamontować klimatyzację, to wtedy też musimy trochę zapłacić dla takiego domu jednorodzinnego, to też należałoby się spodziewać z kwotą rzędu 5-10 tysięcy złotych, zależy się od tego, ile tych pomieszczeń chłodzimy i jaką moc potrzebujemy tej chłodzącą układu klimatyzacji. Na pewno pompa ciepła jest wartym na rozważenie sposobem na ogrzewanie domu. A czy jest dobry, idealny dla danego domu, dla danego inwestora, no to oczywiście kwestia zawsze indywidualna. Na pewno są to urządzenia, których instalacja kosztuje znacznie więcej niż takich typowych, najtańszych, jak kotły węglowe, najprostsze, miałowe, prawda? Więc będziemy się też musieli liczyć. Tutaj chciałem Państwu też pokazać takie fajne pompy ciepła, które mogą być montowane oczywiście w nowym, jak i modernizowanym budynku, w każdej instalacji praktycznie. To są urządzenia typu split, pompa wykorzystująca ciepło z powietrza atmosferycznego. Może współpracować ze starym, istniejącym kotłem gazowym, olejowym. Może też współpracować z kotłem na paliwo stałe, czy z kominkiem z płaszczem wodnym, też nie ma żadnych przeciwwskazań. Jest to o tyle fajne urządzenie, że składa się z dwóch części. Z jednostki montowanej wewnątrz budynku i oczywiście jednostki montowanej na zewnątrz. Obie połączone są cienkimi przewodami,
Także nie ma tej potrzeby robić jakichś dużych przekuć przez ścianę, przejść przez ścianę i też możemy ją spiąć bezpośrednio do układu istniejącego układu ogrzewania. Tutaj jest rozwiązanie z ogrzewaniem wody użytkowej, można z tego zrezygnować, tak żeby pompa tylko pracowała na potrzeby ogrzewania budynku, a woda użytkowa może być ogrzewana z konwencjonalnego źródła ciepła, na przykład kotła gazowego. No to też jest kwestia tego, jak chcemy podejść właśnie do tematu. Bardzo fajne urządzenie, też oczywiście może pełnić funkcję chłodzenia. Chłodzenia w lecie. Może pracować do temperatur nawet minus 20 stopni Celsjusza. Zużywa w tym momencie 2 razy mniej energii elektrycznej niż dostarcza ciepła, czyli ten wskaźnik efektywności wynosi 2 czy ponad 2. Jako uzupełniające źródło ciepła, na przykład szczególnie byłoby polecane w sytuacji, gdy mamy istniejący budynek z ogrzewaniem olejowym czy na gaz płynny, gdzie już powiedzmy taki prosty zabieg. Proste urządzenie nam o co najmniej 50% obniża te koszty ogrzewania tego budynku. Praktycznie od zaraz. I już mamy konkretny efekt, czyli niższe rachunki. Pompa ciepła to również jest kwestia samej ogrzewania samej wody użytkowej. Też są takie urządzenia wykorzystujące powietrze z pomieszczenia, z zewnątrz budynku, z układu wentylacji, z odzyskiem ciepła. To jest na przykład jest widok 161A, gdzie mamy pompę ciepła z zabudowanym pod nią zbiornikiem 300-litrowym. Ona może ogrzać samodzielnie tą wodę do temperatury 65 stopni Celsjusza. Oczywiście może współpracować też z kotłem gazowym, na paliwo stałe, olejowym czy jakimkolwiek innym. I zapewnia nam praktycznie najniższe koszty ogrzewania tej ciepłej wody. Tutaj takie przykładowe porównanie, że koszt ogrzania 300 litrów ciepłej wody użytkowej od temperatury 15 do 45 stopni Celsjusza to jest około 2 zł brutto. Natomiast przy oleju opałowym, gazie płynnym to już praktycznie prawie 5 zł. Energia elektryczna to jest ponad 7 zł. No jedynie gaz ziemny wygląda dosyć ciekawie, bo w porównaniu z tym to jest, oszczędzamy tylko złotówkę w tym momencie. Ale jest to na pewno. Często też te pompy ciepła stosuje się jako w instalacjach, w budynkach, gdzie już też jest jakaś pompa ciepła. Chodzi o to, żeby ta pompa do ogrzewania budynku pracowała tylko na potrzeby ogrzewania budynku, bo wtedy pracuje najefektywniej. Przy ogrzewaniu wody użytkowej jej sprawność znacznie spada. Więc dlatego my dodajemy dodatkową pompę typowo do ciepłej wody użytkowej, gdzie równie oszczędnie nam ogrzewa tą wodę. Natomiast ta pompa główna pracuje tylko na ogrzewanie domu i bardziej efektywnie po prostu. Kolektory słoneczne. No praktycznie dzisiaj możemy zastosować kolektory w każdym budynku. Kolektory Vitasol wyróżniają się przede wszystkim tym, że można je stosować praktycznie w każdych warunkach, każdej instalacji i miejscu dostępnym dla zamontowania kolektorów. Mogą być montowane na dachu, wbudowane w połać dachu, mogą leżeć płasko na dachu płaskim, bądź też na konstrukcji sporczej, na powierzchni terenu czy na dachu płaskim. Tak samo na ścianie mogą też za pomocą konstrukcji sporczej się znajdować. Kolektory próżniowe mogą być jakby przyklejone czy powieszone bezpośrednio na ścianie budynku. Na pewno jest to wizualnie ciekawsze rozwiązanie. No i właściwie no ten obszar zastosowania, ten sposób montażu tych kolektorów no, pozwala wybrać odpowiedni kolektor do każdego budynku, do każdego miejsca montażu. Natomiast to, co istotne, przy kolektorach słonecznych stosujemy dosyć większej pojemności zbiorniki na ciepłą wodę użytkową, dlatego że na przykład dla 3-4-osobowej rodziny będziemy potrzebować zbiornik 250-300 litrów. No i często osoby, z którymi rozmawiam, potencjalni użytkownicy, obawiają się tego, że gazem będą musieli ogrzewać te całe 300 litrów ciepłej wody. Natomiast tak to do końca nie jest, ponieważ kocioł gazowy podłącza się jakby do górnej wężownicy w tym zbiorniku i on ogrzewa tylko około połowy pojemności tego zbiornika, czyli niecałe 150 litrów. Natomiast kolektory słoneczne oczywiście jak pracują, ogrzewają wodę od tej dolnej części zbiornika, która potem grawitacyjnie stopniowo wypełnia całą jego objętość, czyli de facto ogrzewają całą objętość tego zbiornika. Natomiast tutaj stosuje się takiej dużej pojemności zbiorniki ze względu na to, żeby mieć ten efekt magazynowania tego ciepła słonecznego, tak żeby nawet na 1,5-2 dni moglibyśmy jeszcze z niego korzystać. Podnosi to sprawność, efektywność takiej instalacji solarnej po prostu. Systemy fotowoltaiczne. To są również kolektory słoneczne, które służą do wytwarzania prądu, czyli energii elektrycznej z promieni słonecznych. Bardzo fajne rozwiązanie.
bo przede wszystkim obniża nam zużycie własnej energii elektrycznej, czyli nie musimy, czy kupujemy wtedy znacznie mniej od sprzedawcy, prawda, zakładu energetycznego, sami to produkujemy i sami wykorzystujemy. Oczywiście nadwyżki prądu, jeżeli takie mamy, możemy wprowadzić, sprzedać po prostu, wprowadzić do sieci energetycznej, za to dostaniemy po prostu pieniądze, czyli montując odpowiednią instalację, możemy zarabiać na takiej instalacji, czyli na sprzedaży prądu właściwie. No i pod tym kątem to właśnie takie rozwiązanie też polecam, warto rozważyć. Kotły na biomasę mogą być głównym lub dodatkowym źródłem ciepła, współpracować z kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła, z każdym, jakim sobie tego wymyślimy. Kotły na paliwo stałe, czyli na biomasę, no, wykorzystują właściwie każdy rodzaj dostępnej biomasy. Mogą to być drewno w kawałkach, mogą to być wióry, ścinki, może to być brykiet drzewny ze słomy, czy jakkolwiek jeszcze inny, bądź też pelety. Także tu mamy spore miejsce do popisu. Możemy wybrać, co nam odpowiada, co jest tanie, co jest łatwo dostępne w naszej okolicy. Natomiast no, tutaj jest pokazany kocioł Vitaligno 100S, to jest kocioł gazowiący drewno. Jako taki, chciałem go Państwu pokazać jako takie urządzenie o bardzo wysokiej sprawności, dlatego że to jest kocioł gazowujący drewno, czyli w tej górnej części kotła znajduje się ten zbiornik paliwa, opału, wypełniamy go drewnem. Te drewno jest odgazowywane, czyli zamieniane na gaz, które wędruje potem do dolnej części kotła, gdzie jest po prostu spalane. Czyli właściwie jest to kocioł gazowy na gaz drzewny, można tak powiedzieć. No i tutaj na tym małym obrazeczku widzimy, jak wygląda ten spalanie bezpośrednie tego gazu drzewnego. Jest to po prostu płomień, tak jak w kotłach gazowych, można powiedzieć. Natomiast no, oczywiście kotły na biomasę, no to jest tanie ogrzewanie, jedno z najtańszych, jakie może być. No, w zależności od rodzaju kotła i paliwa wymaga mniejszej lub większej jakby ingerencji użytkownika, czyli obsługi. No i to tyle o takich rzeczach, które chciałem Państwu pokazać, czy zwrócić uwagę właściwie. Natomiast no, na pewno, jeżeli Państwo stwierdzicie, że te rachunki za ogrzewanie, za prąd, za cokolwiek innego są za wysokie i chcielibyście je obniżyć, na pewno warto się temu przyjrzeć dokładniej. Mamy wiele możliwości, które mogą rozwiązać ten problem. Natomiast, no, tak jak wspominałem na początku, każdy budynek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia do tematu, niezależnie od tego, jakie źródło ciepła będziemy rozważać. No i za każdym razem warto wykonać taką symulację właśnie, porównania kosztów inwestycji, kosztów ogrzewania i wtedy mamy pełen obraz tego, co możemy zrobić i ile zaoszczędzić. Także to tyle z mojej strony na dzisiejszym webinarium i teraz może zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać dokładniej, już pod kątem właśnie Państwa konkretnego domu, zapraszam do wysłania zapytania ofertowego ze strony wisman.pl. Wystarczy wypełnić, wysłać, na pewno firma skontaktuje się i już będzie można konkretnie rozmawiać. Ewentualnie zapraszam do bezpośredniego odwiedzenia jednego z naszych salonów firmowych Wisman w Polsce. Jest ich bardzo dużo. Podstawowa zaleta to to, że tam można na miejscu zobaczyć większość naszych urządzeń, bezpośrednio dotknąć je, zobaczyć, a w niektórych nawet zobaczyć, jak pracują. Także też to może być ciekawe. Ok, to dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne webinarium i proszę o zadawanie pytań. Zaraz uruchomię okno czatu.